Witajcie, w rozważaniu na dzień dobry. Dzisiaj, prawda, nie widać za bardzo, ale jestem w Wiedniu na spotkaniu European Baptist Federation, gdzie modlimy się i szukamy Bożego prowadzenia w tym, jak pomagać Ukrainie w obecnej sytuacji. Ale temat jest cały czas pierwszy Korentian, miłość. No i takie bardzo ważne wersety, myślę, dziewiąty, dziesiąty, dosyć brzemienne w skutkach, w tym sensie, że często są rozumiane w różny sposób. I dzisiaj może powiem, jakie wydaje mi się, że powinniśmy rozumieć, jutro powiem, jakich nie należy rozumieć. I mamy cały czas kontrast. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że kontrast między miłością a darami to jest cały czas ten kontekst, który nas prowadzi przez cały ten 13 rozdział. I, yy, I właśnie, i ósmy werset mówi o tym, o, o tym kontraście bardzo wyraźnie. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki znikną, ustaną. Jeśli wiedza w niwecz się obróci. I jest w tym kolejnym, dziewiątym, dziesiątym wersecie wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. I to słówko, bo na początku nam wskazuje, że to rzeczywiście. Jest tu wyjaśnienie, o czym, ty, o, posto, o czym apostoł Paweł mówi. Kiedy mówi o tym, że miłość nigdy nie ustaje, a proroctwa przeminą, języki ustaną, a, w, a, a wiedza też przyjdzie czas, że nie będzie potrzebna. Mówi, cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, to, to co cząstkowe przeminie. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby kontrast jest tutaj pomiędzy czymś, co jest w swoim charakterze cząstkowe czyli czymś co jakby z definicji w jakiś sposób można powiedzieć nie pochłania nas całkowicie, bo nie jest w stanie nas pochłonąć całkowicie, bo my nie jesteśmy całkowicie w stanie tego przyjąć. I kiedy myślimy o obdarowaniu, kiedy myślimy o swoich zdolnościach, kiedy myślimy o swoich kompetencjach, kiedy myślimy o swojej mądrości, kiedy myślimy o swojej przenikliwości, kiedy myślimy o swojej cwaności życiowej. To z definicji to jest zawsze coś, co jest cząstkowe. To jest coś, co w jakim stopniu możemy mieć, ale nigdy nie możemy powiedzieć, że mamy całkowicie. Natomiast tej cząstkowej naturze darów jest przeciwstawiona pewna doskonałość, kompletność, która nastanie, i wtedy to, co cząstkowe, przeminie. I teraz. Tu jest pewna, w pewnym do, domyśle, miłość powiązana z tym, z tą doskonałością, albo miłość jest czymś, co w związku z tym, co zostało powiedziane w wersecie ósmym, nie ustanie. Czyli innymi słowy, jest kontrast skazany w pewnym mom momencie, w przyszłości, będzie taki moment w przyszłości, kiedy dowiedzione zostanie, że miłość nie ustaje, a to, co cząstkowe, ustaje. I teraz oczywiście pytanie się pojawia, o jakim dniu, o jakim momencie apostoł Paweł tutaj mówi. No nie mówi tu wprost, to trzeba uczciwie sobie powiedzieć, nie mówi wprost, ale mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy doświadczymy pewnej doskonałości, kiedy do, do, doświadczymy kompletności, yy, skończoności, czyli przyjdzie coś, co będzie doskonałe, przyjdzie może ktoś, kto będzie doskonały, Przyjdzie ktoś, kto wraz z sobą wprowadzi jakość kompletności, czegoś, co dla nas jest niemożliwe do osiągnięcia, czegoś, co dla nas jest nie, niedoświadczane, bo nasza, nasza natura jest inna. I myślę, że takim jednym, jedynym wydarzeniem, o którym możemy w taki sposób myśleć w kontekście przyszłości, jest powrót naszego Pana. Całkowitego, doskonałego, czystego, świętego w chwale powrót, kiedy, który zakończy tą historię, tą historię, właśnie bardzo można powiedzieć przykrą, o czym nam obecne wydarzenia mówią. Tą historię, której jest tak mnóstwo knowań, tak mnóstwo zła, tak mnóstwo zepsucia, tak mnóstwo słabości, tak mnóstwo niesprawiedliwości, tak mnóstwo również cwaniactwa i to brzydkiego, tak mnóstwo głupoty. Tak mnóstwo niewiedzy. Można powiedzieć, że tym, co tak naprawdę rozjaśnia tą, tą współczesność naszą, to wcale nie są dary, które mogą być użyte bardzo nikczemnie, bardzo źle, yy, które oczywiście są pożyteczne w odpowiednim kontekście, ale tym, co faktycznie zmienia i co daje jasność, jest miłość. Miłość, która właśnie nie zakończy się, która przetrwa, która wkroczy w tą nową doskonałą rzeczywistość, bo do niej należy, bo z niej się w jakiś sposób wywodzi, o ile oczywiście jej źródłem jest Chrystus, jest Duch Święty, przez Chrystusa posłany, jest Ojciec, który całą tą rzeczywistość zaplanował i który właśnie swoją łaską już dzisiaj tą niedoskonałą rzeczywistość, wypełnia i sprawia, że my również możemy tą nową rzeczywistością być wypełnieni. Życzę nam takiej perspektywy, abyśmy cenili miłość, abyśmy cenili to, co miłość wprowadza do naszego życia i abyśmy faktycznie byli ludźmi miłości, nie ckliwymi, nie sentymentalnymi, ale takimi, o których mówi właśnie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Niech tak faktycznie się dzieje. Panie, bądź uwielbiony przez naszą miłość, kosztowną, prawdziwą, cenną, która nie przeminie i która jest wieczna. Bądź Panie w tym uwielbiony. Z Bogiem i pozdrawiam z Wiednia i do zobaczenia.